Niezależna jest Aksobola. Witam Państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są laureaci pierwszego Festiwalu Filmów Niezależnych Okno. Piotr Bugajewski, Krzysztof Siuciak. Kłaniam się Panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Gratulacje. Trochę się znamy. To znaczy pracujemy razem. Bardzo się cieszę i naprawdę bardzo Wam gratuluję tej nagrody. To jest Wasz debiutancki film. Film już niedługo, który nakręciliście podczas wyjazdu na Węgry, tego słynnego wyjazdu, który przez te reżimowe media został absolutnie przemilczany. Dostaliście specjalną nagrodę, wyróżnienie od Obywatelska Komisja Etyki Mediów. Wasz film tak uhonorowała. Po pierwsze, ja bym chciał, żebyście opowiedzieli, jak ten film powstał, jak go zrobiliście. O, może od tego zacznijmy. Jak to było? 15 marca wyjechaliśmy z pociągiem specjalnym do Budapesztu. Ten pociąg był zorganizowany przez kluby Gazety Polskiej i cały wyjazd miał na celu wsparcie Viktora Orbana, którego rząd został zaatakowany przez Unię Europejską za reformy, które Viktor Orban po prostu zaczął wprowadzać na Węgrzech. Czy kiedy wsiadaliście do tego pociągu, to myśleliście o tym, że o, zrobimy z tego film, z tego wyjazdu? Nie, nie mieliśmy zupełnie w planach zrobienia filmu. Wzięliśmy kamery, ja pojechałem jako Niezależna TV, Krzysztof jako Gazeta Polska VOD i po prostu nagraliśmy, co tam się dzieje. Staraliśmy się być w centrum wydarzeń, w środku po prostu niezwykłej historii, tak? Bo nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy tak ciepło przywitani już od pierwszych chwil, kiedy wysiedliśmy z pociągu. Byli tam Węgrzy, były banery, były napisy "Witamy Polacy". No i a później było coraz lepiej. Ale słuchajcie, kiedy zapadła decyzja, że kręcimy, zróbmy z tego film? Kto to pierwszy powiedział? To znaczy po głównym wiecu, ponieważ był tam marsz, później był taki wiec, na którym przemawiał premier Węgier właśnie Viktor Orban. I to, co żeśmy tam zastali i przeżyliśmy wspólnie z ludźmi, którzy przyjechali na ten wyjazd, bo trzeba też zaznaczyć, że to nie był tylko ten pociąg, ale dwa razy tyle ludzi przyjechało prywatnymi samochodami, autokarami po prostu z najróżniejszych części kraju. Stwierdziliśmy, że warto by po prostu... Że to wydarzenie jest tak duże, że ranga jest tak wielka, że tych Polaków przyjechało tak wielu i tak dalej. Ja chciałem jedną rzecz podkreślić. Mówiła o tym Ewa Stankiewicz, ale nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają tę rozmowę, również oglądali relacje z festiwalu, który się zakończył w Ełku. I słyszeli to, co Ewa Stankiewicz powiedziała. A ona powiedziała, że, co jest warte podkreślenia, składając ukłon waszemu profesjonalizmowi, że wy nie zachowaliście się tak, jak się zachowują normalne w cudzysłowie ekipy telewizyjne, które podczas takiego wyjazdu kręcą reportaż na zasadzie, no to teraz 15 minut przerwy, robimy zdjęcia i spokojnie możemy znowu wracać do naszych zajęć podstawowych. Wy byliście rzeczywiście cały czas w centrum tych wydarzeń, to widać na tym filmie. Ten film dla mnie jest szalenie wzruszający i poruszający. Głównie ta scena, kiedy kobieta, niewiasta, Polka mówi do kamery: ja tego w kraju nie mam. To jest coś, za co powinniście dostać nie tylko tę nagrodę Komisji Etyki Mediów, ale również Oscara, chłopaki, naprawdę. Tak. To jest ku pokrzepieniu, nie wiem, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, to jest ku pokrzepieniu serc, to jest również hołd dla tych ludzi, bo z całym szacunkiem dla pana redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza, on tam przemawiał i jest również fragment tego jego przemówienia, bardzo głośnego przemówienia wtedy tam na Węgrzech, bardzo ważnego, na tym waszym filmie do obejrzenia, ale głównie ten film ja tak odebrałem jako podziękowanie dla tych zwykłych, szeregowych członków klubów Gazety Polskiej z całej Polski, którzy doprowadzili do tego wyjazdu, którzy tam Polskę reprezentowali, dzięki którym każdy z nas, Polaków, mógł się poczuć lepszym po tym, jak właśnie Węgrzy tych Polaków tam przyjęli. Zgadza się, to ci ludzie, z którymi później rozmawialiśmy, podkreślali wszyscy, że w końcu ktoś ich doceni, ponieważ w Polsce
gdy uczestniczą w podobnych marszach, to po prostu są poniżane te osoby, uważane za oszołomów. Ktoś, kto idzie z flagą, to wydarzenia znane z 11 listopada, był po prostu atakowany, powiedzmy, przez policję, czy zaczepiany przez Straż Miejską. A tam zostaliśmy przyjęci, cała ta nasza delegacja, 5-tysięczna, ja uważam, że tam było nawet więcej osób, zostaliśmy przyjęci jak bohaterowie. Następnego dnia były po prostu w prasie węgierskiej polskie tytuły, Witajcie polscy bracia. Napisane po polsku. Napisane po polsku. I to było niesamowite, że na zdjęciach, na głównych stronach ta delegacja nasza była doceniona po prostu, ta pomoc. Ta wieść o tym, że powstał film, jakoś się rozeszła jakimiś kanałami dla mnie nie do końca znanymi. W każdym razie ja otrzymuję bardzo wiele pytań. Kiedy ten film będzie, kiedy i gdzie ten film będzie można zobaczyć? Zrobimy wszystko, żeby ten film się ukazał na płycie DVD dołączony do Gazety Polskiej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić na tyle wcześnie, że nie będzie to prezent na gwiazdkę, no ale pożyjemy, zobaczymy. Was chciałem poprosić o to, żebyście jako debiutanci opowiedzieli chwilę chociaż, jak ten film został przyjęty na tym festiwalu, bo po raz pierwszy wy mogliście ten film zobaczyć na dużym ekranie razem z ludźmi, którzy oglądali go. No tak jak to się ogląda w kinie. Czy ja mogę powiedzieć, proszę, że ludzie, którzy siedzieli kilka miejsc obok mnie, po prostu chusteczkami wycierali łzy. To może... Nie wiedzieliśmy, jak zostanie przyjęty ten film, ale przekonaliśmy się, że no, podobał się publiczności. Ja słyszałem, że to były największe prawa, najdłuższe praski. No, nie mierzyliśmy czasu, ale... Tak. A co was mówili ludzie później? O co was pytali? Pytali się, gdzie go można zobaczyć, czy możemy im sprzedać już ten film. Tak. I chcieli po prostu nas zaprosić do siebie, do swoich miast, na przykład do Grajewa. Czy... Proszę państwa, my na razie nie pokażemy tego filmu na YouTubie. Ja go nie zawieszę na YouTubie, dlatego że ja bym chciał właśnie naprawdę doprowadzić do tego, żeby tym wszystkim, którzy na te Węgry pojechali, zrobić taki prezent, dołączyć taką płytę, niech oni ją mają. Oni tam na tym filmie są i oni są na tym filmie najważniejsi. To oni są bohaterami tego filmu. Filmu już niedługo. Co oznacza ten tytuł? Film rozpoczyna się przemową ministra Rostowskiego, że tu w Warszawie Budapesztu nie będzie. Słynne słowa wygłoszone w Sejmie. Tak, wygłoszone w Sejmie. My mamy nadzieję, że już niedługo będzie. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć na koniec tej rozmowy, że naprawdę szczerze wam gratuluję i jestem szczęśliwy i bardzo z was dumny. To jest wasz pierwszy film. Już myślicie o następnym? No, jakieś plany są, tak. Ale na razie jeszcze nie możemy nic powiedzieć. Dobrze, na razie doprowadźmy do takiej sytuacji, żeby można było ten film obejrzeć, żeby ludzie go dostali na płycie DVD. Bardzo uprzejmie dziękujemy wszystkim Polakom, którzy pojechali wtedy do Budapesztu. Ja pamiętam moje rozmowy z wami po waszym powrocie i pamiętam wasze wzruszenie, takie normalne, zwykłe, ludzkie, prawdziwe wzruszenie. W związku z tym, co tam przeżyliście, też się nie spodziewaliście, że to będzie tak wyglądało. I ten zapis, który jest w tym filmie, to nie jest moim zdaniem film dokumentalny, zresztą nie tylko moim zdaniem. To jest reportaż, który widzę. Reportaż, tak. Ale to jest coś, co pokazuje Polskę, pokazuje Polaków i pokazuje Polakom Polaków w taki sposób, w jaki tego nie robią te reżimowe telewizje i pokazuje obraz, którego ci Polacy nie znają, a zasługują na to, żeby to zobaczyć. Jeszcze raz wam pięknie dziękuję za waszą pracę i naprawdę się cieszę, że ona została uhonorowana i nagrodzona. Piotr Bugajewski, Krzysztof Siuciak. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.